Przyglądamy się, jak wygląda trening przed maratonem. Jacek Urbanowicz z nami, trener programu, i ty możesz zostać maratończykiem. Każdy może. Każdy może zostać. To pokazuje przykład właśnie naszej idei przedmaratońskiej, gdzie przygotowujemy amatorów biegania, osoby, które nigdy jeszcze nie startowały w maratonie, do tego królewskiego dystansu, jakim jest maraton. W tym przypadku 30. Haskolek Wrocław Maraton. Właśnie wspomniałeś amatorów. To są ludzie, którzy po prostu w pewnym momencie stwierdzili, że chcą się zmierzyć z sobą, mogą przyjść na taki program. Ile on trwa? No my przyglądamy się już kolejnej sesji. To nie jest tak, że w 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie maraton nauczymy się wytrzymać taki dystans, ale jest to do zrobienia dla każdego w troszkę dłuższym czasie. Jak najbardziej. My przygotowujemy się przez pół roku. Od marca do września, gdzie startuje nasz maraton. I w tym czasie niemalże od zera jesteśmy w stanie przygotować osoby, może nie na rekord świata, ale z pewnością do ukończenia biegu maratońskiego. Tak jak wspominałem, wszystkie osoby, które tu biegają, są debiutantami w tym biegu. Jedni trochę biegają, inni dopiero zaczynali biegać, ale tak czy inaczej wspólnie poznajemy tajniki tego sportu, które pozwolą nam efektywnie pokonać nasz wymarzony dystans. I też chyba to, co ważne, że z roku na rok chętnych jest coraz więcej. To widać także świetnie w maratonie. Już 4,5 tysiąca ludzi, więc absolutny rekord. I okazuje się, że chętnie byłoby więcej, ale lista niestety jest ograniczona. Tak, lista startowa jest ograniczona. Zarówno nasz bieg, jak i większość biegów w Polsce pokazuje, że coraz więcej osób biega. A nasz program z roku na rok ma coraz większą frekwencję. W tym roku blisko 250 osób zostało nominowanych do startu w maratonie. Nie jesteśmy też rekreacyjnym spotkaniem się na treningu, z tego względu, że zgłosiło się do nas ponad 500 osób. Jednak te przygotowania, które prowadzimy, nie są najlżejsze, jednak dystans maratoński wymaga pewnego poświęcenia. Więc i tak jesteśmy zadowoleni, że połowa tych osób, które się zgłosiły w marcu, przetrwała do tej pory. No i widać, to rzeczywiście jest gęsto dzisiaj na Stadionie Olimpijskim, bo przypominam, że tutaj zaczynamy rozgrzewkę, ale będziemy Państwu pokazywać także, jak to wygląda już taka właściwa część treningu. Dzisiaj 20 km do przebiegnięcia, to już trochę jest wyzwanie. Tymczasem Jacku, dziękuję za rozmowę. Zapraszam Państwa do oglądania tego, co będzie działo się na trasie.